5 listopada wspominamy błogosławioną franciszkę Amboise, zakonnicę. Franciszka urodziła się 9 maja 1427 roku w zamku w Tuars, w zachodniej Francji jako najstarsza córka Ludwika z Amboise, wicehrabiego Tuars i Marii z Rio, pochodzącej z rodziny baronów Anceny. Żyła w czasach wojny stuletniej między Francją a Anglią, która rościła sobie pretensje do korony francuskiej. Niedługo po jej urodzeniu wojna objęła posiadłości rodzinne i Franciszka musiała z matką przenieść się początkowo do Vannes, a potem na dwór księcia Brytanii w Nans. Z powodów politycznych w wieku czterech lat została zaręczona z Piotrem, drugim synem Jana VI mądrego, księcia Brytanii. Odtąd resztę dzieciństwa spędziła z Joanną, swoją przyszłą teściową i z siostrą królów Francji Karola VI i VII, która była kobietą pobożną, cnotliwą i stała się drugą matką dla Franciszki. Małżeństwo z Piotrem II Franciszka zawarła prawdopodobnie w grudniu 1442. Początkowo nie było udane, bo Piotr był człowiekiem zamkniętym, lękliwym, chorobliwym i skrajnie zazdrosnym. Zdarzało się, że bardzo źle traktował swoją żonę. Natomiast Franciszka była łagodna i pogodna. Dzięki swej silnej woli udało się jej stopniowo zmienić usposobienie męża, który, by odpokutować przewinienia młodości, zaczął pomagać jej w dziełach charytatywnych. Małżeństwo było bezdzietne. W 1450 roku niespodziewanie zmarł starszy syn Piotra, i w ten sposób mąż Franciszki odziedziczył księstwo Brytanii. Ich koronacja odbyła się w Renes. Jako księżna Brytanii Franciszka rozszerzyła swoją działalność charytatywną na całe państewko. położyła podwaliny pod system pomocy prawnej dla osób, które nie mogły sobie na nią pozwolić. Siedem lat po objęciu rządów Piotr niespodziewanie zachorował i w 1457 roku zmarł. W swojej ostatniej woli napisał bardzo ciepłe słowa o posłudze i poświęceniu Franciszki. Taką też zapamiętał ją dwór i poddani, którzy mówili potem, że były to czasy błogosławionej księżnej. Widzieli w niej opiekunkę ubogich, chorych i trędowatych, których w tamtych wojennych latach było bardzo wielu. Próbowano ją znów wyswatać, a nawet w przemyślny sposób porwać, lecz Franciszka oparła się zdecydowanie tym zakusom. Interesował się nią sam król Ludwik XI, ale i jemu odmówiła. Franciszka ufundowała konwent Klarysek w Nans i wspomagała konwent dominikański w tym mieście. W 1458 roku brała udział w przygotowaniach do kanonizacji świętego Wincentego Ferreriusza, który był znanym misjonarzem i kaznodzieją dominikańskim. Kult tego świętego wzbudziła w niej teściowa, darząca go specjalnym nabożeństwem. W 1459 roku poznała błogosławionego Jana Soreta, generała karmelitów, który chciał rozwinąć żeńską gałąź tego zakonu. W cztery lata później Franciszka wyposażyła pierwszy we Francji żeński konwent karmelitański, pod patronatem Trzech Marii w Bondon, w pobliżu Vannes i przyjęła tam pierwsze zakonnice, pochodzące głównie ze zgromadzenia założonego w Liège przez Jana Soreta. W pięć lat później, w 1468 roku, Franciszka rozpoczęła w nim nowicjat, a po roku złożyła śluby. Mimo, że była księżną, prosiłaby ją nazywać Służką Chrystusa. Początkowo pracowała jako pielęgniarka w klasztornym szpitaliku, w 1473 roku została wybrana przeoryszą i była już nią do końca życia. Gdy konwent w Vannes okazał się za mały, w 1477 roku Franciszka założyła po długich staraniach większy konwent w Kuwec w pobliżu Nans i przeniosła się tam ze swoimi 11 współsiostrami. Dawała tam przykład poświęcenia i charyzmatu karmelitańskiego. Była wyrozumiała, ale bardzo wymagająca. Miała rozsądne, matczyne podejście do sióstr jako przełożona. Dbała, by przestrzegano ścisłej reguły. Siostry, zwłaszcza chore, codziennie przyjmowały komunię świętą. Rygoryzm Franciszki wyprzedzał o stulecie postanowienia papieża św. Piusa V i uchronił jej klasztory przed złem, które szerzyło się w zakonach bardziej otwartych. Franciszka głosiła swoim zakonnicom m.in. takie nauki. Jakiekolwiek problemy i trudności bycia nie przygnębiały, znosi je cierpliwie w świadomości tego, że stanowią one część naszego krzyża. Zaofiaruj pomoc naszemu panu i noś ciężar jego krzyża z radością w sercu. Cierpienie nigdy nas nie opuszcza, ale jeśli odrzucimy jeden krzyż, sprawmy byśmy następnego, być może cięższego, już nie odrzucali. Jeśli ufamy Bogu i polegamy na Jego pomocy, wszystkie pokusy zła przezwyciężymy. Nie wolno nam nigdy zaprzestać starań i dozwolić, by nasza pielgrzymka uległa wstrzymaniu, ale musimy zawsze poddawać serca nieustannej dyscyplinie. Franciszka zmarła w stanie ekstazy w Nans 4 listopada 1485 roku. W Testamencie zapisała słowa, które często za życia powtarzała: We wszystkim, co czynicie, kochajcie jeszcze bardziej Boga. W momencie wybuchu rewolucji francuskiej we Francji istniały cztery klasztory oparte na konstytucji opracowanej przez Franciszkę. Jej relikwie przetrwały wojny hugenockie i rewolucję francuską, ale trzeba było je kilkakrotnie potajemnie przenosić. Dziś przechowywane są w ołtarzu katedry w Nantes. Inne pamiątki, oryginalne manuskrypty z zasadami wprowadzonymi przez Franciszkę i rękopisy i jej medytacji zaginęły. Beatyfikował ją w 1863 roku papież Pius IX. Módlmy się. Boże, Ty co roku dajesz nam radość ze wspomnienia błogosławionej Franciszki. Spraw, abyśmy ją naśladowali, prowadząc życie prawdziwie chrześcijańskie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. To. Wszyscy święci święte Boże.